Po prawie półtorarocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, wrocławskie fontanny wracają do życia i będą cieszyć oko mieszkańców. Obecnie zostało uruchomionych 7 fontan, a pozostałe czekają w kolejce. W tym roku rozpoczęliśmy sezon od napraw i usuwania usterek, ponieważ w zeszłym roku w związku z ówczesnymi zaleceniami dotyczącymi właśnie funkcjonowania fontan w przestrzeni publicznej, przebywania w przestrzeni publicznej, zakazu gromadzenia się, a również teorii związanych z tym, że cząsteczki wody wyrzucane pod ciśnieniem mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania się koronawirusa, uniemożliwiły nam uruchomienie fontan, także one przez cały ubiegły rok nie działały. W zarządzaniu Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta znajduje się 9 fontan, które po 17-miesięcznej przerwie potrzebowały czyszczenia i naprawy. W tej chwili działa 7 fontan z 9 znajdujących się pod naszą opieką. Udało nam się usunąć usterki. Te usterki dotyczyły przede wszystkim konieczności wymiany wszystkich uszczelek, które przez 17 miesięcy po prostu się porozsychały, sparciały. Również zaczęła szwankować elektryka w niektórych fontannach. Wszystkie wypełnienia, uszczelnienia dokonane za pomocą specjalistycznych materiałów i kitów, one się porozsychały, powykruszały. Fontanny już działają na placu Solnym i Gołębim w Rynku, na placu Jana Pawła II, placu Orląt Lwowskich, na ulicy Oławskiej, przy wybrzeżu Wyspiańskiego oraz na ryneczku Psiego Pola. Wciąż jeszcze pracujemy przy fontannie Szermierz na placu Uniwersyteckim. Tam misa fontanny jest wykonana z różowego marmuru i te wszystkie wypełnienia i uszczelnienia, które były wykonane 2 lata temu, one po prostu się wykruszyły. W tej chwili przygotowujemy się do wykonania takich prac związanych z uszczelnieniem tej misy. Drugą fontanną, która w tej chwili jeszcze nie działa, jest fontanna przy skwerze, przy ulicy Wita Stwosza i ulicy Szewskiej. To jest fontanna przy kościele Marii Magdaleny. Tam mamy jeszcze niesprawną jedną pompę i jeszcze chwilę zajmie nam usuwanie tych usterek, natomiast wszystkie pozostałe fontanny już działają. W tym roku zalecenia nieco się zmieniły i obecnie nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby fontanny miejskie działały. Musimy tylko pamiętać o dystansie i maseczkach. Echo 24, Nina Jewtuszenko.